Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie. W dzisiejszym filmie przedstawię Wam plany dotyczące kanału na rok 2017 oraz opowiem Wam co nieco o Geminidach i dodatkowo referuję Wam to, co w najbliższym czasie będziecie mogli obejrzeć. Na sam początek przedstawiam Wam deszcz Geminidów. Do zobaczenia za krótką chwilę. Okej, ten niezwykle piękny spektakl mamy za nami. Cóż, Geminidy to jeden z najpiękniejszych rojów meteorytów w ogóle. Jest niedoceniany, ponieważ jest to zimowy rój meteorytów. No, chyba zrobię film o rojach meteorytów w ciągu roku, które możemy obserwować z terenu naszego kraju. Oczywiście, żeby nie było, kanał nie umarł. Po prostu dużo pracuję i nie mam czasu zbytnio na poświęcanie mu uwagi. Ale to się zmieni, teraz jest okres przedświąteczny, mamy troszeczkę mniej pracy, jestem trochę częściej, dłużej w domu. Dlatego też plan na najbliższe kilka tygodni będzie obejmował naprawdę duże filmy. Najpierw przed Wigilią lub w samą Wigilię pojawi się kolejny odcinek z serii KSP. Następnie jednak kieruję wysiłki w stronę swojego nowego filmu, który opracowuję, czyli Najniebezpieczniejsze burze, czyli superkomórki burzowe. I film ten będzie naprawdę dosyć potężny i będzie pochłaniał większość moich środków, czasu, pieniędzy. No oczywiście chcę, żeby wyszedł jak najlepiej i chcę, żeby wszystkim jak najbardziej się spodobał. Dlatego też będę poświęcał w jego stronę jak najwięcej zasobów i energii. Oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, zrobię film z serii Astro o Geminidach, Perseidach, Kwadrantydach oraz innych rojach meteorytów, które możemy u nas w kraju zobaczyć w ciągu roku. Jak również widzicie, zaopatrzyłem się w mikrofon krawatowy. Tak. Żeby to nie było, że to jest fake. Możecie usłyszeć. Zaopatrzyłem się w mikrofon krawatowy, który bez wątpienia bardzo ułatwi mi nagrywanie filmów takich jak właśnie ten o superkomórkach burzowych oraz innych vlogów, które będziecie mogli oglądać na moim kanale. Oczywiście mam zamiar w międzyczasie wrzucać także odcinki z innych serii, takich jak seria Sai, chociaż do niej właśnie się będzie zaliczał film o superkomórkach burzowych. Oraz na pewno jeszcze w tym roku pojawi się kolejny odcinek z RimWorld, to już chyba po pół roku? Chyba jakoś tak. Trochę zaschło mi w gardle, napiję się. Oczywiście chcę wszystkim subskrybentom gorąco podziękować, jest Was 265, a znając życie po emisji tego filmu o superkomórkach burzowych, subskrypcje również znowu wskoczą dość potężnie. No, na całe szczęście zaopatrzyłem się w tego Nikona, dlatego jestem w stanie teraz opracowywać jakieś większe materiały, bardziej ambitne, przez co myślę, że kanał naprawdę się już w tej chwili rozwinie, co nie oznacza, że będę porzucał stare serie. Zakupiłem ze 2 miesiące temu grę Endless Space 2, z niej też się pojawi seria. Była miniseria z Endless Space
ale z pierwszej części. Druga część jest dużo bardziej rozbudowana, dlatego też będzie tam co po prostu robić, a nie tak jak w jedynce kolonizujemy wszystko, albo wszystkich podbijamy, albo dominacja ekonomiczna i to jest wszystko. Tutaj mamy dużo więcej rzeczy. Oczywiście wszystkie te rzeczy będą uzależnione od dwóch czynników. Od czasu i od pieniędzy. A dlaczego od pieniędzy? Ponieważ produkując film, którego scenariusz mam tutaj, jeszcze jest niekompletny, co prawda, ale już jest, będę bardzo musiał dużo podróżować, przez co moje zasoby finansowe będą niezwykle ważne, aby ten film jak najszybciej powstał. Planowo chcę, żeby jego premiera miała miejsce na początku lutego. Ale czy to się uda, to zobaczymy. Dlatego nic nie będę zapowiadał aż do momentu, w którym ostatni raz nie zapiszę gotowego projektu filmu w Sony Vegasie. Oczywiście widząc za mną migające lampki, jest to również czas świąteczny. W sobotę oczywiście wrzucę oddzielne życzenia, jednak jako, że są to święta, powinienem Wam dać jakiś prezent. I tym prezentem właśnie będzie odcinek KSP, który montuję już od dobrego półtorej tygodnia? Nie umiem tego odmienić. Nie jestem humanistą. Od dobrych półtorej tygodni, ale no właśnie niestety brak czasu powoduje to, że nie jestem w stanie go dokończyć. Będzie tym prezentem na gwiazdkę. Oczywiście cały program, który tam realizuję, będzie ostatni punkt tego programu, będzie podzielony na dwa albo nawet trzy odcinki, ponieważ jest to dość duże przedsięwzięcie. Dlatego też mam nadzieję, że do końca roku uda mi się nagrać cały materiał niezbędny do skończenia serii. Po nowym roku mam zamiar oczywiście, w sumie, mam zamiar zrobić format komputera, co się wiąże z wieloma przenosinami plików, trzeba by rezerwować sobie naprawdę cały dzień na to, czyli najlepsza by była sobota, pewnie czy króli. I w ten sposób mam zamiar zrobić sobie miejsce na dalsze projekty, ponieważ zaczyna mi go pomału brakować. Oczywiście nie żebram od widzów o lajki, suby, nie jestem jak inni youtuberzy, bo mnie to nie rajcuje. Mnie rajcuje fakt, że ja docieram ze swoim kontentem do Was, a nie, że będę żebrał tutaj o cokolwiek, bo tak, dla zasady, żeby tylko podbić statystykę. Prawda jest taka, że po emisji programu The Brain tych subskrypcji i tak przybyło po wystąpieniu w programie The Brain i jestem naprawdę zaskoczony reakcją ludzi, ponieważ część ludzi bardzo pochwaliła to, co zaprezentowałem. Z drugiej strony pojawiła się grupa osób, która stwierdziła, że wyzwanie żadne i tak dalej. Z jednej strony się zgodzę, z drugiej strony się nie zgodzę, ponieważ jeżeli astronom patrzy na niebo z powierzchni Ziemi, o, zwierzaki szaleją. Jeżeli astronom patrzy na niebo z powierzchni Ziemi, to ma punkty odniesienia, a ja dokładnie tam w studiu nie miałem żadnych punktów odniesienia. To jest jedna z trudności tego zadania. Dwa, ludzie zarzucają, że dostałem za łatwe gwiazdozbiory. Ja nie będę o tym decydował. Ja o tym nie decydowałem, jakie gwiazdozbiory mi pokażą, zadecydował o tym producent programu. I to do niego proszę wszelkie roszczenia wysuwać. Oczywiście na koniec roku jeszcze pojawi się film podsumowujący cały rok 2017, a wiele rzeczy w tym roku się wydarzyło, wiele wspaniałych, wiele mniej wspaniałych. Oczywiście wszystko to wydarzyło się dzięki nie tylko wsparciu kanału, osób, które współtworzą ten kanał, ale również dzięki wsparciu moich najbliższych, więc mojej dziewczyny, moich rodziców, moich dziadków. Jestem naprawdę zadowolony, że miałem tylu wspaniałych ludzi wokół siebie.
Oczywiście nie mogę też zapomnieć o moim przyjacielu Filipie, który wspierał mnie bardzo mocno przed nagraniami, jak i po nagraniach, kiedy to przychodził do mnie do pracy na stację, bo już miałem serdecznie dosyć tej roboty. Jezus Maria, jak ta robota była powalona. Szkoda gadać. Teraz pracuję aktualnie w firmie Global Food Hygiene. Tak, będzie to bezczelna reklama, ale jest to praca, która mi się aktualnie najbardziej podoba. Są w porządku ludzie, jest w porządku atmosfera, dlatego mam zamiar tam pracować przynajmniej do końca studiów, a później zobaczymy, jak to dalej będzie brnęło. Oczywiście co do planów filmowych, to film o superkomórkach burzowych nie będzie jedyny. Mam w planach rozbudowane filmy o astronomii, czy o na przykład samym tropieniu burz. Oczywiście sieradzki tropiciel burz wróci, jak tylko pojawią się pierwsze burze w regionie. Przepraszam Was, że trochę się może mi język plącze, ale właśnie wróciłem z pracy. Pracuję jako magazynier, dlatego jest to praca dosyć ciężka, ale z drugiej strony dzięki ludziom, którzy mnie otaczają, jest ona wyjątkowo przyjemna. Oczywiście mam zamiar działać w dalszym ciągu, mam zamiar sprawić, żeby jednak jakaś regularność się znowu pojawiła. Może nie co tydzień film, ale co 2 tygodnie i będę do tego dążył za wszelką cenę. Na pewno od nowego roku wszystko stanie się bardziej regularne i będę się już tego trzymał, ponieważ mam zamiar włączyć monetyzację na filmach. Ponieważ, jakby to powiedzieć, wszystkie moje przygody, eskapady kosztują. A ja również muszę mieć środki na to, żeby realizować założone cele kanałowe i móc dotrzeć do miejsc, które są mi niezbędne, na przykład przy nagraniach sieradzkiego tropiciela burz, czy właśnie tutaj filmu o superkomórkach burzowych. W sumie ode mnie to by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce.